To jest telewizja w Polsce.pl i program Gwiazda w Polsce. Agnieszka Ponikiewska, witam serdecznie. Mam dzisiaj gościa wyjątkowego. Wszyscy o niej słyszeli i wszyscy ją uwielbiają. To Antonina Krzysztoń. Jak pani lubi, jak się mówi, wokalistka czy pieśniarka? Pieśniarka. Pieśniarka, ale też kompozytorka i autorka tekstów. No tak. Proszę powiedzieć, jak pani siebie sama widzi? Jaką kobietą jest Antonina Krzysztoń? Jak pani lubi, żeby się o pani mówiło? Jak pani sama o sobie myśli? Trudne pytanie. To znaczy nie, bo na ogół to siebie lubię. Mhm. To jest dość istotne. Zresztą i chciałabym, żeby tak było zawsze, bo to pomaga w ogóle ogólnie w życiu i pomaga też patrzeć na innych pozytywnie po prostu. I jak ja siebie widzę, no na pewno jako osobę twórczą, mhm. jako mamę, jako babcię już, jako osobę otwartą na różne wyzwania, myślę, że jestem odważna. O tak bym to określiła, mniej więcej. A czy jest pani troszkę buntowniczką? Jak trzeba, potrafię być buntowniczką, tak. Pytam o to, bo akurat pani jest osobą, która zawsze była daleko od tego mainstreamu. Nigdy nie zależało pani na tym, żeby być na ściankach, pokazywać się jakoś w telewizji. Pani mówi wtedy, kiedy chce i to, co chce. No, staram się, znaczy na pewno przez całe życie starałam się i staram się po prostu mówić to, co myślę, mhm. I być w tym szczera i uczciwa. Jest to po prostu także mnie potrzebne do życia, a poza tym myślę, że każde spotkanie i wszystko, co nas spotyka, jest po prostu bardzo ważne z tego prostego powodu, że nigdy się nie powtórzy, jest to jedyne, tak jak nasze teraz spotkanie i z państwem też, takie jedno, już drugiego takiego nie będzie. I to jest dla mnie bardzo coś ważnego. Znaczy to że każdy właśnie moment, każda chwila jest ważna w życiu. A czy do takiego spojrzenia na świat, na siebie się dorasta, czy zawsze pani to w sobie miała? Ja myślę, że coś takiego zawsze było, ale, no ale oczywiście byłam ciosana przez życie też i życie mnie wielu rzeczy nauczyło i no po prostu jestem dorosłym człowiekiem i tak siebie widzę, nie jestem, no myślę, że jestem już dojrzałym człowiekiem i że trochę znam życie, znam ludzi, kocham ludzi. Ale też widzę słabości w sobie i w innych też czasami, ale widzę też piękno. I przez to, co pani powiedziała, że pani kocha ludzi, chyba ma pani taki wpływ na ludzi, patrząc szczególnie, jak panią odbierają, jakie się pojawiają komentarze w internecie, jak reagują na koncertach. Pani chyba przez to, że jest otwarta na ludzi, otwiera też ludzi innych. Jakie są pani obserwacje? To znaczy na pewno jest też tak, że koncerty już od wielu lat to nie są tylko moje koncerty, mhm. dlatego że ja zawsze bardzo proszę różnych przyjaciół, żeby nas wspierali. To znaczy, jak ja mam koncert, mhm. to są ludzie, którzy myślą, niektórzy myślą, niektórzy modlą się, żeby to spotkanie, które, bo jest to także spotkanie, oprócz tego, że ja śpiewam, ale poprzez śpiew chcę się spotkać z ludźmi i ten czas dobrze spędzić mhm. razem. I już od po prostu wielu lat mam takie poczucie, że jest potrzebna mi pomoc i wsparcie i wtedy się czuję o wiele bardziej bezpieczna, że to będzie szło ku dobremu. I podchodzą do pani ludzie po koncertach, żeby porozmawiać? Tak, to trwa nawet dość długo. Czasami opowiadają bardzo, bardzo osobiste sprawy i dzielą się z różnymi ważnymi sprawami. Czasami ja mam poczucie, że mogę też o coś poprosić niektóre osoby. Także też mam takie poczucie i myślę, że niektórzy też, że jest to pewien rodzaj pewnej takiej jakby też rodziny. To mhm. znaczy, że to spotkanie jest, chociaż nie jesteśmy rodziną, ale że czymś takim jest także. Że mówię to naprawdę tak. Tak jest od wielu lat. I poza tym przychodzą ludzie i mówią, my z panią 30 lat już jesteśmy. Mhm. Oni ludzie traktują mnie jako też taką osobę, no, która jest w ich życiu. Zresztą ja też takie osoby mam. Słucham mhm. muzyki i też są osoby, teraz ostatnio bardzo kocham Glenna Goulda. I właśnie ostatnio słucham bardzo dużo jego wykonań i po prostu kocham tego człowieka, jego już nie ma tutaj na ziemi.
ale jest mi bardzo bliski, więc to jest coś takiego. A czy zdarzyło się, że ktoś w czasie koncertu, po koncercie, podszedł do pani i powiedział, że nie wiem, jakaś piosenka, pani koncert wpłynęła na jego życie, coś zmieniło? Tak. Dużo miałam takich zdarzeń i to na przestrzeni wielu lat. Mhm. Dawniej po prostu byłam młodsza i kojarzyłam to z tym, co ja robię. Mhm. I jakby wpuszczałam jednym uchem, a wypuszczałam drugim, żeby to nie zmieniało mnie też. Żebym nie miała takiego poczucia, że coś takiego robię. Mhm. Natomiast potem nagle żeby też nie obciążało nadmiernie, prawda? Nie, przede wszystkim tego, że mhm. żebym ja jednak wiedziała, kim ja jestem. No i tak. Żeby nie oderwać się od rzeczywistości. Tak, i że człowiek dostaje talent, bo go dostaje. To mhm. nie jest żadna zasługa. Na pewno zasługą jest praca, którą się wykonuje. To znaczy to, co włożysz, ale talent, no to po prostu go dostałam. Jestem wdzięczna za niego. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, że to wszystko, o czym mi opowiadają, to jest świadectwo nie mojej działalności. Mhm. I wtedy zaczęłam zapisywać pewne rzeczy i pamiętać te rzeczy, które mówią ludzie. Pani na swojej stronie internetowej też czasem wpisuje takie drobne rzeczy, drobne spotkania, takie łapie te chwile. No tak staram się je łapać. Jeżeli tak pani wpływa na ludzi i dostaje pani tyle sympatii, tyle życzliwości i tyle ciepła, ja sobie nawet wynotowałam, że słuchacze cenią panią za wrażliwość, duchowość, za to, że pani za delikatność, za czułość w muzyce, której coraz mniej w świecie. Mhm. Mnóstwo jest takich ciepłych słów. W związku z tym, czy pani pierwotnym językiem jest słowo mówione, czy słowo śpiewane? Jak pani na to patrzy? Muzyka. Tak? Tak, na początku tak. Dla mnie na po prostu ja jako mała dziewczynka wyrażałam się też poprzez dźwięki i to był na pewno mój pierwszy język, powtarzanie dźwięków. Zanim pani zaczęła mówić, to zaczęła pani śpiewać. Tak. Zresztą kiedyś zresztą opowiadałam o tym, że jak byłam jeszcze bardzo malutka, bo w beciku, więc to rzeczywiście mała, to że wspominali, że już wtedy powtarzałam melodię. To bardzo wcześnie, Dziecko gaworzy, pani gaworzyła melodią. A ja że babcia mnie niosła w tym beciku i już myślała, i śpiewała też. I już myślała, że już zasnęłam, a jak mnie położyła, to ja po prostu powtórzyłam tą melodię, którą ona śpiewała. Wszyscy byli zszokowani. Więc to na pewno mój pierwotny język taki, który kocham też oczywiście. I nie chciała się pani od tego, chyba mogę powiedzieć, powołania. Nie chciała się pani nigdy od tego powołania odwrócić? Nie miała pani takiej chwili buntu, że może jednak nie to chce robić w życiu? To znaczy że ja będę śpiewać że śpiewać to było wiadomo, że będę zawsze śpiewać, ale że będę śpiewać dla szerszego grona ludzi i że to będzie mój zawód, to ja sobie z tego nie zdawałam sprawy i dopiero mój przyjaciel powiedział mi, słuchaj, ty weź udział w konkursie, bo to był taki czas studencki, jest taki festiwal chyba jeszcze do tej pory w Krakowie studenckiej piosenki. I ja rzeczywiście wzięłam w tym udział i dostałam pierwsze miejsce. Wtedy w tej komisji był Grechuta i Młynarski i uznałam to za po prostu taki znak, że to tędy droga, bo ja skończyłam psychologię. Co prawda, jak ją kończyłam, to już wiedziałam, że raczej się nie będę zajmowała tym zawodem. No i potem właśnie się zdarzyła ta historia z śpiewaniem i już potem rzeczywiście powoli coraz bardziej się poświęcałam właśnie śpiewaniu. A jaka była droga od tego festiwalu zwycięskiego, od innych festiwali, od jakiegoś studenckiego śpiewania do Perłowej Łodzi, dzięki której stała się pani po prostu powszechnie znana, piosenka, którą pokochano i ma tyle lat, a cały czas wszyscy ją nucą, wszyscy ją znają? No z Perłową Łodzią była taka sytuacja, bo dlatego, że ja rzeczywiście od początku jakby z telewizją miałam mało wspólnego. Nawet wielokrotnie odmawiałam. Teraz jest trochę inaczej, bo mam inne w ogóle podejście. Bo może ja to powiem od razu, bo dla mnie bardzo to jest istotne. Bo zrozumiałam, że bardzo ważne jest pojednanie między nami. I od momentu, bo wiemy o tym, że nie ma pojednania, że rodziny są podzielone, że ludzie czasami patrzą na siebie z nienawiścią,
Albo że nie mogą, z zimną obojętnością. Albo bardzo. Nie mogą się zrozumieć, tak. Mhm. Natomiast naprawdę o wiele więcej nas łączy, niż nas dzieli. I takim moim pragnieniem jest, w tej chwili na każdym koncercie mówię o pojednaniu, po prostu jak jest, i pytam się też ludzi, powiedzmy 400 osób, ja się pytam, podnieście ręce wszyscy ci, którzy chcecie pojednania, na co po prostu czasami, nie wiem, 3-4 osoby nie podniosą ręki, natomiast cała reszta podnosi ręce. Ja myślę, że to jest też dobry taki sygnał, bo jestem w różnych miejscach, mhm. naprawdę, który mówi o tym, że ci, którzy będą pragnąć pojednania, ci wygrają. Ci wygrają, żadni inni. Żebyśmy też to wiedzieli, byli tego świadomi. Ludzie chcą pojednania, naprawdę. Chcą to... zgody. My mówimy o tym, że chcemy zgody w życiu i społecznym, i politycznym. No, chcemy zgody w rodzinie. Chodzi, w tej chwili mi chodzi o to polityczne, bo z tym jest największy problem. Z pojednaniem w rodzinie też czasem są problemy. A to często, też prawda. A często tak. też są problemy z pojednaniem się ze samym sobą. No tak, 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 oczywiście. No od tego trzeba w ogóle zacząć. Tak, tak, to właśnie to pojednanie, a tak. potem iść dalej. Tak, tak. I pani postanowiła troszeczkę wyjść do ludzi tak, w tej chwili z misją pojednania, czy też z misją troszeczkę pojednania się z telewizją? Czy jedno nie, i drugie? Ja w tej chwili ze względu na to, że od pewnego czasu postanowiłam, że zresztą zawsze śpiewałam dla wszystkich. Ja zawsze, mhm. nie było ograniczeń. I chcę się tego jakby trzymać, w związku z tym są miejsca, w których bym dawniej może nie była, mhm. a w tej chwili nie chcę mieć takiego ograniczenia, bo uważam, że trzeba wszystko zrobić, żebyśmy się pogodzili, naprawdę. Więc, a nie jest to, że tak powiem, chęć rzucenia się na, że tak powiem, telewizję, żeby zaistnienia, nie o to chodzi. Bo myślę, że mnie nikt o to nie podejrzewa, tylko mówić o tym i prosić, żebyśmy próbowali być razem, bo naprawdę jesteśmy, myślę, że wspaniałym też narodem, wrażliwym i dobrym, i masa dobrego się dzieje, i żebyśmy to potrafili zauważyć. No. Takie cuda się dzieją na koncertach Antoniny Krzysztoń. Te koncerty, myślę, że żaden się teraz nie obywa bez Perłowej Łodzi, prawda? Tak, od lat. Są. To posłuchajmy chwilkę. Kiedy przypłynie Perłowa Łódź, jak o tym śpiewa serce, ja cię zawołam na cały głos. Nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Kiedy przypłynie Perłowa Łódź, jak o tym śpiewa serce, ty mnie zawołasz na cały głos. Nie opuszczaj mnie już więcej. Perłowa Łódź, Antonina Krzysztoń. Wszyscy kojarzą panią z tą piosenkę. Wielu artystów, którzy mają takie, ja nie wiem jak powiedzieć, przeboje. No to nie jest przebój, jak nazwać? No, utwór taki, który jest po prostu się bardzo związany, tak. No, ale on też był bardzo jednak puszczany, prawda? Tak, był. I mi się wydaje, że to jest z tym związane. Tego niektórzy artyści czują się przytłoczeni utworem, który wykonują od lat. To znaczy, wszystkie piosenki, które śpiewam na koncertach, to są piosenki, które mogę śpiewać. To znaczy,
ja nie wykonuję piosenek, tylko je śpiewam, więc jeżeli je mam w sercu, to dla mnie, że czy to jest to wykonanie, czy inne, to nie ma znaczenia. Ja śpiewam to dla tych ludzi, którzy są w tej konfiguracji, się już nie zdarzą. I śpiewam dla nich po prostu piosenki, które kocham i w które wierzę. I pani to jest... przykłada wielką wagę do słowa, do każdego słowa w piosence. Jak pani wybiera utwory, które najpierw pewnie musi pani przez siebie przepuścić, a potem dopiero je oddać innym? Znaczy, większość w ogóle piosenek piszę sama. Więc poruszam takie tematy, które uważam, że są warte podziału i które są mi bliskie i ważne. Ja staram się nie dzielić, i od lat to zresztą też mówię, że się staram nie dzielić rozdarciami czy jakimiś, przez które też przechodzę, bo jestem najzwyklejszym człowiekiem i różnie było w życiu przecież. Ale pewnymi rzeczami się nie dzielę. Z ludźmi się dzielę tym, co uważam, że jest dobre po prostu. Więc na pewno to jest też tak. A tą miłość do słowa wyniosła pani z domu? Tak, no ja dorastałam w domu Mariana Brandysa i Haliny Mikołajskiej. No i słowo dla jednego i dla drugiego wiele znaczyło. Zresztą moja mama, która oczywiście też mieszkała z nami, też dla niej bardzo też słowo było ważne. Ona skończyła prawo i bardzo zwracała uwagę w ogóle, tak jak myśmy były małe, to naprawdę zwracała uwagę, co my mówimy, jakim mówimy. Pamiętam też, że miałam taki okres, że strasznie kłamałam. Nie wiem, dlaczego tak było, ale to po prostu jakaś... Straszny miałam z tym kłopot. I pamiętam, że wychodziłam z mamą, mama szła do pracy, a ja szłam gdzieś, już nie pamiętam. I mama mówi, idziesz w prawo, możemy razem pójść. Ale jak ona powiedziała, że w prawo, a ja chciałam iść w prawo, to powiedziałam, że ja w lewo. No to przekora. I wtedy sobie nagle uświadomiłam i to był ten moment, kiedy przestałam kłamać, że co ja robię właściwie. Taka świadomość i potem już tak starałam się raczej tego nie robić po prostu. I pewnie jeszcze bardziej zwracać uwagę na słowa, bo pani chce, z tego co pani powiedziała, że nie chce śpiewać tego, czego pani nie czuje, nie chce się dzielić frustracjami i rozterkami, ale pewnie myśli pani głównie o tym, żeby wyjść do ludzi z jakimś przesłaniem. Tak. Mówiłyśmy o pojednaniu. Tak. Co jeszcze chce pani dawać ludziom? To znaczy, na pewno najważniejszą rzeczą, zresztą pytam się ludzi, tak mówiąc, jak co najważniejsza w życiu jest? Miłość. Miłość. Ja myślę, że tak, że to jest, że mówienie sobie, mówienie innym, usłyszenie od kogoś tego przekazu, znaczy, że to jest najważniejsze i że tylko wtedy człowiek jest tak naprawdę szczęśliwy, jeżeli tego doświadcza i że trzeba o nią dbać, że trzeba ją chronić. I nie jest to ta miłość, którą się nazywa różne rzeczy, które zupełnie z nią nie są związane, tylko mówię już o tym, czym jest prawdziwa miłość, prawda? Czyli zwróceniem uwagi na kogoś, nie ma tam egoizmu, w tym jest chęć bycia, chęć pomocy. Chęć dzielenia się życiem. Dzielenia się życiem, tak. A czy ta płyta, ostatnia pani płyta Skarb, powstała z miłości do pani ukochanych artystów, tak, twórców? Jest, dokładnie tak. I ona jest takim wielkim podziękowaniem za to, że szczególnie w trudnych sytuacjach właśnie ci ludzie, a to jest przede wszystkim Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, Okudżawa, Jan Kelus, Jan Krzysztof Kelus, że byli to ludzie, którzy właśnie pomogli mi i pomagają mi w życiu. I to jest po prostu, to nie tylko jest dla nich podziękowanie, bo to jest także podziękowanie ludziom, którzy wcale nie śpiewają, tylko wszystkim tym, których miałam szczęście spotkać i którzy po prostu mi pokazywali, co jest warte w tym życiu, co jest piękne. Czyli ci artyści, ci autorzy tekstów, muzyki, których pani wybrała na płytę, to nie tylko uczyli pani wrażliwości na muzykę, muzyki, śpiewania, ale także życia. Tak, tak. Na przykład Czesław Niemen uczył mnie, że
jak śpiewam, to śpiewa się całym sercem, dlatego że on jest wokalistą wspaniałym, który, mówię jest, bo jest. Dla mnie Czesław Niemen jest i jest cały zawsze czas. Tak naprawdę, tak. Prawda? Że jest z nami. Tak. Że on śpiewał z duszy, z serca i też się dzielił rzeczami, które dla niego były istotne. I wtedy, kiedy chciał. I kiedy chciał i też był potrafił, gotowy, tak, potrafił, był odważny. I więc dla mnie on był też taką postacią bardzo istotną i myślę, że dla wielu ludzi był bardzo istotny. Taka też była Ewa Demarczyk, dzieliła się tym, co chce i wtedy, kiedy chce. To już była troszeczkę inna sytuacja i ona olbrzymią, niezwykłą artystką. Tutaj bardziej dla mnie ona była właśnie jakby pokazania, docierania do tekstu, to bardziej z poezją związane. Bardzo. Tak, 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 to bardziej tak. Natomiast u Niemena to było... dla mnie bardziej... Muzyka była taką częścią jego organizmu, bo tak, czymś organicznym tak, dla tak, niego, tak. Prawda? No on sam, tak. Sam też to pisał, prawda, więc w większości, więc... Pani się postanowiła dzielić jeszcze nie tylko swoją muzyką, ale także słowem, i to słowem pisanym. I mamy tutaj coś szczególnego. Antonina Krzysztoń, Przeźroczysty chłopiec, bajkowe, pastelowe, piękne kolory. Też rysowałam, bo to są moje rysunki też. Dalej rysunki są już... lubię takie rysunki, bo one po prostu zostawiają pole dla wyobraźni. I to jest książka dla dzieci. Tak. Nie tylko jest dla dzieci tak naprawdę, bo to jest książka, owszem, dla dzieci od 6 lat, myślę, do... 106, może być. Ale naprawdę dorośli też ją czytają, bo ona jest pisana jakby tak trochę podwójnie, czyli dla dzieci, ale też dla rodziców, żeby też coś zobaczyli. To trochę jak Mały Książę. Niby dla dzieci, ale dorośli też się mogą czegoś nauczyć. No nie wiem, czy się nauczyć, ale czegoś być. Mam nadzieję, że coś zobaczyć. Znaczy taka była moja intencja. Czy mi się to udało, to jest zupełnie... A to są historie tutaj, które pani przeżyła, zna z opowieści, z obserwacji? Tak, po pierwsze bo ja mam troje dzieci, mam syna. Po drugie, jak byłam mała, to bardzo chciałam być chłopcem. Ale potem mi zupełnie przeszło, ale był taki czas, że chciałam, bo mój po prostu ukochany tata zmarł, jak ja miałam 4 lata i ja myślę, że to z miłości do taty był taki okres, że chciałam być bardzo chłopcem. I też jakby przeżywałam pewne rzeczy, które potrafiłam w tej książce już nazwać. Ja mogę powiedzieć, że mam spotkania w przedszkolach, czy w szkole też i czytam dzieciom. To są bardzo dla mnie ciekawe spotkania i no ja widzę, że dzieciom się ta książka podoba, więc to jest dla mnie też... Ja nie planowałam tej książki. Ja mówię, że ona się sama napisała, bo ja ją zaczęłam pisać w zasadzie dla moich wnuków. Ja myślałam, że to po prostu będzie taka rodzinna książka. A potem z różnych względów zostało mi jakby pokazane, że ona ma iść szerzej. I tak się stało. Chciałabym jeszcze na koniec... Polecamy państwu bardzo Przeźroczystego chłopca Antoniny Krzysztoń, żeby poznać... jak doraz, no świat dziecka troszeczkę i dziecięcej wrażliwości też, i dziecięcego tak, spojrzenia tak, na świat, tak, co bardzo jest pomocne i chyba też otwiera dorosłych, no trochę może ich zdejmuje z tego piedestału czasami, co też jest potrzebne. Ale na koniec chciałam panią króciutko zapytać o to, bo pani cały czas szuka czegoś dla siebie i chce się rozwijać. I ostatnio pani chodzi na lekcje pisania ikon. Skąd pani wie to? Bo pani mi o tym powiedziała przez telefon. Ojej. Więc tak. Wszystko pamiętam. Ja to tak. Jest bardzo trudne. To znaczy na razie jest tak, że uczymy się, bo to jest warsztat, który ma się takie studia, które są u dominikanów na Służewiu. I pierwszy rok, bo to one trwają 3 lata, na pierwszym roku się uczymy malować i rysować. Ja zresztą zawsze rysowałam, więc tam niektóre okładki też rysowałam. W książce dla dzieci są moje rysunki. Więc bardzo lubiłam rysować. No, a teraz i malujemy, i rysujemy. Jest to dla mnie wielkie przeżycie. Bardzo pokochałam też malowanie, bo ostatnio malowałam właśnie w podstawówce, a teraz już maluję takie duże obrazy, można powiedzieć. Jest to jakiś język, dodatkowy jeszcze język, w którym
chciałabym się spotykać z tematami ważnymi. No i tutaj jest sakrum. Tak. Tak, i to jest i za rok zaczynamy właśnie już podchodzić do ikony. A teraz jestem też szczęśliwa, że mogę, na razie martwa matura, rysujemy człowieka, malujemy człowieka. To jest bardzo dla mnie ciekawe. Czyli możemy się spodziewać tego, że jeszcze poznamy wiele odsłon Antoniny Krzysztoń, a wtedy się spotkamy i znowu o tym porozmawiamy. Jeśli żyć będę, oczywiście. Wszystkiego najlepszego i czekamy na kolejne odsłony i kolejne płyty. Bardzo polecamy dziękuję. Książkę Przeźroczysty chłopiec, płytę Skarb. No i mówię do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzisiaj była z nami Antonina Krzysztoń. Tak jak ustaliłyśmy, jak pani lubi mówić, pieśniarka, autorka tekstów, kompozytorka i jak się dowiedzieliśmy, także autorka książek. Dziękuję.